dzisiaj dzień bez słowa K. Może się uda. Nie mogę. Nie no, będę modować mapę. Dzisiaj wam pokażę. W sumie to będzie poradnik ogólnojęzyczny. So I show you how to mod a map in HoI4. Because this game is so retarded that you can't edit this map without any fucking issues. So chuj. Dobra. Wy oglądajcie i się uczcie. Ziomale i ziomalki. Walisz tą myszką. No wiem. Muszę rozpierdalać tutaj ziomale. Co? No. Kogo? Ten speedrunuje bossa. Robi konwersję z 1.8.2 na 1.9.1. Najtragiczniejsza robota, jaką można wykonywać w życiu. Dosłownie.
A, to jest ta główienka. Ajajaj.
цветом орхидей. На лазурном берегу, там, где нет людей, мы летим на скорости, ветер нас ласкает. Время вдруг остановилось, сердце замирает. Проходят в ярком полусне, с тобою наши одна.
Aż prawie końcówka. No i kurde łasy. Rozprawdzono. Dawaj tuj, dawaj tuj, dawaj tuj, dawaj tuj. Wypierdoli. Ty pierdolisz, nie pierdol. Co? Duration can offer. Chwila prawdy, kurwa. Chwila prawdy. Zobaczymy. Bliski, tak, będę się cały czas mundować, to może nie zasnę, bo będę miał co robić. Dobra, crasha z nużem. To już nie brzmi dobrze, no ale... Ale widzę, że się zrobiło. Tak naprawdę powinienem wywalić wszystkie state'y. To należy do Warszawy. Tam. Okej. Okay. Nie jest źle. Co jeszcze edytowałem? Osiem, pięć, sześć to było, czy osiem, cztery, sześć, osiem, siedem, sześć. Boże. Trzeba święć imienia, edytowałem. Zobaczmy, gdzie wywala jeszcze błędy. Okej.
coś z Kaliszem, tylko co to było? Gdzieś przy Tysiaku jest chyba. O, jest to. Kalisz i jeszcze... Kalisz. Co tam było? Kalisz, dawaj na garażę. Chyba wszystko. Chyba. A zobaczymy, czy mapa wykrywa w ogóle te state. Powinna wykrywać i wywalić tam te stare. Mam taką nadzieję, bo jak nie, to... To ja nie wiem, co mam zrobić. Dasz radę dol, kurwa. Może od razu state zapiszę. Dobra, widzę, że coś wykrywa. Okej. Wykrywa jednak, to dobrze. Co jest, kurwa? Przemyśl Lwów mnie wkurwia, ale... Dobra, teraz to naprawię. Aha, nie bądź Przemyśl Lwów. Jest jakiś nowy state? Pierwszy słyszę. Nie, to mogę się to... Myślę, że się wypierdoli ta gra zaraz. A zobaczymy, jak to złapało. Pustałem, że się wykrzeczy. Ciągle robić kopię zapasową, bo ta gra jest nieobliczalna. Okay. Nieobliczalna. Ciągle 1 giga wywalam i włączam do tego folderu. Trzy razy pewnie bym musiał zrestartować gierkę. Tylko trzy ziomal. W najlepszym wypadku. No. Ale jest problem z nudem. Czemu? Wszystko jest dobrze. Dobra. A, to muszę tu wjebać. Ale mi teraz wpierdają brokuła. 402.
O Jezus, bloku z kaszką mi teraz dojebał. Dziwny kwadrat jest. Cóż, to wygląda raczej jak trójkąt, taki upośledzony. Nie no, do Warszawy. Co? Warszawa, Warszawa. 339 do... Chuj wie. Lwów ze sobą kolidują. A zaraz to ogarniamy. Jest survival! Lol. Chociaż... Już chyba nie pomyślałem o tym. Dobra, zobaczymy jak z tym odpali. Szybko, 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 szybko. Jeden głupi dźwięk, który zawsze słyszę, gdy odpalam hoja. Oczywiście, że występuje, ale dlaczego, no? Co robię nie tak? Stare, dobre pytanie. Odwieczne. Error log powie, co jest nie tak. Coś z przemyślą. Okej, to wiem. To też. Spoko. Tak, się zastanawiacie, czemu error log jest taki wielki, to ja na to nic nie poradzę. To już norma jest w tej grze. Wiem, że parę błędów są spowodowane, coś parę, kilkaset z mojej winy. I one znikną, bo czekam na dwie wersje, które chcę wklepać do gry, a na razie nie mogę, bo robię mapę. Nie jest źle, nie mamy żadnych błędów z missing prowincjami, czyli gra je zatwierdza, je widzi. Więc jest okej. Okay. Trzeba naprawić tylko te błędy.
Dobra, mam nadzieję, że po tym, co tu zrobię, to się naprawi. No, weźmy od state'ów najpierw. Tu już jakieś kolizje wyszukuję, ale widzę, że nie. Supply areas to ok, tu jest wszystko dobrze. Przynajmniej tyle. No, strategic regions, tu mamy problem. Dobra, to jest do wschodniej Polski, a to powinno być do zachodniej. Coś odjebało. Sejwujemy. Unity to chyba możemy sobie odpuścić na razie. Muszę do database wejść. Coastal generate. Coastal, dobra, działa. Okej, okay, jest okej, okay, dobra. Totalnie losowe niestety. Ciężko stwierdzić, nawet mi znaleźć jakikolwiek problem, w sensie źródło tego problemu.
import prowincji z poprzedniej wersji. Jeśli coś się wykrzaczyło, jeśli cudem twórcy w następnym update'cie znaleźli, czy raczej wylosowali RGB identyczne, jakie jest moim w modzie, to niestety trzeba po prostu wywalić. Kurwa, dalej coś jest nie tak. Tylko co jest nie tak? O Jezu. Okej, to już chyba wiem, co jest nie tak. No i zakończaj mapy, dobra. Coś nie pykło, muszę to nazwać poprawnie. Myślałem, że zadziała. Problem z tymi modami jest taki, że nie wiadomo, co się dzieje w następnym update'cie. Mój mod jest tak w zaawansowanym stopniu skonstruowany, że wykorzystuję praktycznie co się da z podstawowej gry i przerabiam to. No i niestety jak Paradox uzna, że doda sobie w końcu nowe state'y, które powinien to już zrobić już dawno temu, no to gra mi się wykrzaczy, no. W sensie, no nowe coś, nowe jakieś nowe błędy, mimo że na 1.8.2 wszystko wspaniale działa, to tutaj no siada wszystko i jakby no ciężko, nie mogłem znaleźć źródła problemu, no. Teraz wiem, że to jest coś związanego ze state'ami i prowincjami, tylko że szukanie tych błędów to jest, no, szukanie igły w stosie siana, tak? Tam w stogu. No i chyba będzie zadziałał, bo ładuje strasznie długo mapę. Czyli konwertuje wszystko pewnie. Chociaż cholera wie. O. Powiem tak, jest to skonstruowany proces. No, odległanie odległości, odliczanie odległości morskich. Coś siadło. Ogólnie tak, nie ma żadnego błędu. No i w sumie to cholera wie, co jest nie tak. Wydaje mi się, że to jest wina, że stworzyłem ten state, w sensie stworzyłem, że go jakby skonstruowałem. A mogę wejść do error loga, no, tu coś powinno być napisane. To jest bez znaczenia. To jest ten problem. Ogólnie to, co przedstawiłem na początku filmu, to jest wszystko działa. To już u was musicie pokombinować, co zresztą. Nie powinno wam wyskakiwać błędy, co mi wyskakują, no ale cóż, moja gra jest inna, wyjątkowa na swój sposób. I u mnie wyskakują błędy, których po prostu nie ma. No coś tutaj jest niby, no faktycznie, ale no... No dobra, spróbuję to manualnie powywalić, no. Powywalać, ale... Jeśli czuję, że to jest... Że to jest po prostu bezcelowe, no ale no już nic mi innego nie pozostaje w sumie. Rzeczywiście nie wykrywa, bo ta gra jest po prostu ułomna. Czemu to się dodaje podwójnie? Jakie to jest nudne. Tu się nie powtarza, ale tutaj się jeszcze powtarza. Dobrze, przynajmniej to jest obok tego, bo jak miałbym tak szukać manualnie, to bym się chyba zabił. Uff, dobra. To
jeszcze się powtarza. Cholera. No ale czy to ma jakieś znaczenie? To nie powinno mi wykrzaczać gierki. To jest strasznie głupie. Dobra, wyłączę tę gierkę. Wschodnia Polska, co? Coś jeszcze się tutaj wyklepuje. Nie ma. Co? A, Boże. Nie ma. Co? Jak to możliwe? Gdzie ten cholerny error? A, jest tutaj, dobra, faktycznie. Dziwne, że tego nie wykryło. Okej, jest faktycznie. Eastern Poland, dobra, czyli to wywalamy. To w ogóle nie powinno być. Dobra, powiedz mi coś jeszcze error logu. Mam nadzieję, że to wszystko. Dobra, jeszcze jest prasia. Kozak. To nie zadziała, to nie mam bladego pojęcia, co wykrzacza. Pisałem, że coś ze związanego z state'ami, ale czemu? Kiedy wszystko robię poprawnie? Jest nienormalne. Coś tu dano twice. To jest dziwne. Ale spróbuję zrozumieć, o co tu chodzi. A to jest 39, tak? Nie ma. No dobra, to chyba powinno być wszystko. Nie wiem, jak to nie zadziała, to ja nie mam bladego pojęcia, co jest problemem tej fascynującej gry, która dziwacznie działa. Dobra. Wow, nie wiem, ile ten film będzie trwać, pewnie jest godzina, ale przynajmniej ktoś będzie mógł się nauczyć, jak mapować, jak korzystać z mapy. Bardzo dokładny poradnik, może nie krok po kroku, ale przynajmniej będzie widzieć, jakie pliki edytuję, co w nich robię dokładnie, jak posługiwać się error logiem i naprawiać błędy z error logu, jak tworzyć prowincje, które nie działają, które powinny działać, a nie działają, ale raczej to nie jest wina prowincji, bo widzę, że nie ma żadnego błędu z prowincjami, oprócz tego z kontynentami, ale to jest naprawianie na drugą
na drugi tryb. To obecnie nie jest mój goal, bo po co mi naprawiać te prowincje, jak one mi nie będą w ogóle działać. Bo mi... O, działa! Dobrze, udało się, wow! Jest niesamowite uczucie nie słyszeć dźwięku radyjka dziesiętny raz, może nie dziesiętny, dziesiąty, fu. 10 000 razy tego samego cholernego dźwięku. Sorry, że jestem tak ten, ale w sumie nie spałem całą noc. Nie mam zamiaru, mam trochę rzeczy do zrobienia. I akurat mam wenę, motywację, żeby konstruować tego moda. Powiem szczerze tak, to teraz w tej chwili robiłem. Głowiłem się, żeby znaleźć źródło problemu jakieś mniej więcej, nie wiem, jest godzina 10, jak gdzieś od koło 22 siedziałem masę godzin. Ojejku, jakiś błąd wyskakuje. Pytanie czemu? Okej, jakiś coś śmiesznego. Myślałem, że to już zniknie. No to jest już obawiałem, z czym to jest nawet związane, tylko. Okej, fajnie. Ale nie widzę tu jakiegoś. Nie ma, wyeliminowałem większość błędów. O dziwo, tylko jedno, to dobrze. Też trzeba będzie wyklepać, ale to zaraz może zrobimy sobie obczaicie, jak to wygląda. No jest to ogólnie problematyczne. Ogólnie korzystanie z Notchtoola jest bardzo skomplikowane, w sensie skomplikowane. Można sobie trochę ułatwić im pracę, ale trzeba uważać na to, że Notchtool sam z siebie robi dziwne rzeczy. Czyli to, co właśnie widzieliście. Naprawiałem błąd, który skonstruował mi sam Notchtool, a nie jak. Gdybym to zrobił manualnie, to najprawdopodobniej to nie było błędów na 100%. Nie wiem, czemu jak ruszam po mapie, to jest jakiś błąd wyskakuje. Nie wiem, co to za błąd jest w ogóle. Nie wiem, z czym on jest związany. On powinien być związany z jakimś plikiem, który nie istnieje, ale takiego pliku nie ma. Chyba. Właśnie. Tworzą się nowe, to jest dobry znak ogólny. Prawda, wszystkie miasta mi zniknęły, które stworzyłem, ale to też nie jest problem. To też mogę pokazać w tym samym filmie. Z edycja mapy w sumie, state'ów, wszystkiego. Nie wiem, podzielę to jakoś na... Podam gdzieś od której minuty, co się zaczyna i co kończy. Ale tak, to co widzicie, to jest naprawienie błędu, które trwało od mniej więcej 22, 23. Jest 10:17. Tak, 10:17, prawie 10:18. Praca jest ciężka, żeby raczej naprawić modyfikację, więc na dniach powstanie Patronite dla osób, które chcą wesprzeć modyfikację, bo wiem, że takie osoby są i czekają na taką możliwość. Ja ją tą możliwość udostępnię, raczej umożliwię taką opcję, bo powiem szczerze, praca nad czymś takim nie jest łatwa. Ja to oczywiście robię hobbystycznie też dla siebie, bo wiem, że to, co zrobiłem dla siebie, stało się fenomenem na skalę polskiego workshopu. I no jest to jakby motywacja, żeby kontynuować te prace dalej. Bo tak, to bym, jakbym miał to tylko dla siebie robić, to raczej dawno bym zakończył ten projekt, ale z racji tego, że zyskał on wielką popularność, no to postanowiłem, że będę go kontynuować. Ale kontynuacja wymaga pracy, a tej pracy jest sporo, zwłaszcza w nowym update'cie, który jest nieporównywalnie, no jest na tej samym poziomie, co update na MTG, ten stary DLC, ten przed La Resistance, to też był dramat, to była identyczna sytuacja, tylko że to było coś związanego z wodą, a tutaj jest z mapą, dokładnie częścią europejską i nie wiedziałem, co jest problemem, więc wyszło na to, że musiałem rekonstruować dokładnie wszystkie pliki od nowa. Jeszcze zostało mi sporo pracy, bo surowce, inne bzdety, miasto na całą Europę jeszcze przywrócić. To jest robota, którą już powinienem dawno w ogóle o tym nie myśleć i robić już fokusy. Kontynuować rozwój protektoratów i innych bzdetów, które miałem zrobić, ale wszystkie już mam gotowe, praktycznie dwie fiksy i inne bzdety. Brakuje mi jeszcze trochę do zrobienia, ale ogólnie wszystko już jest w fazie takiej jakby surowej, ale jest. Po prostu zatrzymuje mnie to, bo muszę najpierw mapę naprawić i to jest niestety problem. Muszę znaleźć źródło tego błędu, który
mi wyskakuje. Ale może tutaj gdzieś będzie więcej. Tu powinien być jakiś plik, który powinien mi stwierdzić, jaki... Jaka prowincja robi mi takie dziwactwo. Ale nie ma, czyli takiej prowincji nie ma, czyli to coś musiało być wywołane przez inną rzecz. Tylko bladego pojęcia nie mam jaką. Mniej szukać, ale... Chociaż, jak tak widzę. Ale rusza się znowu. A to jest strasznie dziwne. Jakbym coś zepsuł. Cóż, no, staram się dowiedzieć, co ten błąd oznacza. Że napiszę na... tej wspaniałej grupce. W sumie to jest ten błąd, szczerze powiedzmy, jak nie crashuje mi gra, to jest dobrze, tak. Możemy jeszcze spróbować odpalić w ogóle bez debuga. To jest najistotniejsze, bo to wy macie zagrać w tę grę, nie ja. Raczej osoby, które to oglądają, żeby zobaczyć, jak idą prace nad modem. O Boże, nie chciałem tego zrobić. Ale pewnie większość tutaj idzie po ten poradnik tylko po to, żeby w końcu skumać do cholery, jak to działa mapowanie tej zjebanej gry, bo to jest to profesja, którą zna niewielu w tej grze. Mówiąc, takich osób jest na lekarstwo, jest nawet ich mniej niż od GFX-ów. Wiem, bo kiedyś szukałem, dalej szukam tak naprawdę drugiej osoby, która umie modować mapę. I mimo przy takiej dużej społeczności, pod moją modyfikację, to takich ludzi nie ma po prostu. Nikt tego nie umie robić, no, to trzeba się nauczyć, a nauczyć się tego nikt nie chce. Po co? Ja się w sumie nie dziwię, ja to zrobiłem z czystej, może nie ciekawości, ale po prostu determinacji. I udało mi się z tego beznadziejnego poradnika paradoksu, gdzie oni sami nawet nie wiedzieli, co oni robią. Więc tam coś mi się udało wyhaczyć, no i w sumie po części rozumiem większość tych błędów, no ale są takie błędy, których nie jestem w stanie obejść, nie? Totalnie. I nawet nie chcę ich po prostu nawet naprawiać, bo to jest dla mnie strata czasu. Dobra, gra chodzi. Crashu nie ma. Jest dobrze. W miarę dobrze chodzi, chociaż ty. Muszę sprawdzić, ile mam na Logitechu jeszcze baterii. A, to nawet nie spadło w ogóle. XT. Chodzi to porny. Ale to raczej przez to, że mam ustawione. O Boże, ale dziwnie teraz to chodzi. O Boże, czemu tak dziwnie to chodzi? Oni coś zmienili? Czemu tak dziwnie chodzi? Istotne. Istotne, że gra nie crashuje. Co jest dobrze. Ten głupi błąd, nie wiem z czego jest. Mam nadzieję, że ktoś mi powie, bo... Szczerze powiedziawszy... Nie mam pojęcia, co to jest za error. Ok.
Okej, dobra. Musimy teraz przygotować mapę. Dokładnie jej funkcjonowania. Muszę znowu ten ze starego. Niestety dobra. Ja może sobie od razu zrobię kopię zapasową. Te kopie powywalam. Teraz będziemy jak edytować state'y i dodawać do nich różne bzdety, tak żeby funkcjonowały tak w miarę jak chcemy. Będę się opierać na moich starych plikach, z których po prostu muszę poprzenosić te wszystkie bzdety. O Jezus, ja bym to chciał w ogóle odpalić z modem, który mi obrazuje mapę jak najlepiej. Taki jest mój. Wywal się. Swoją drogą to mogę popowiadać, co może wprowadzę do przyszłej modyfikacji 4.0, bo to będzie najambitniejsza wersja, której najwięcej zrobiłem, najwięcej wprowadzę i najwięcej naprawię, tak naprawdę. Masę rzeczy planuję dodać, nie wiem czy mi się uda. Pewno dużo z mapą, szczególnie chciałbym dodać jakieś realistyczne budynki sprzed wojny, Warszawy. Jakiś symbol, który będzie wyróżniać się na mapie. Jakiś budynek konkretnie. No wiadomo jak to, zobaczymy jak to będzie, to jest skomplikowana rzecz, ale ja osobiście bardzo cenię sobie modyfikację z Fallouta. W sensie ta modyfikacja, ta z Fallouta, ciekawa. Tam jest bardzo wiele nowych rzeczy, bardzo innowacyjnych, jak na Hearts of Iron 4, które wprowadzają masę nowych mechanik, masę ciekawych rzeczy, które naprawdę ja będę się inspirować, będę bazować na ich pewnych jakby kodyfikacjach plików i tworzyć własne w oparciu na to, co ma być w Polsce. No dobra, zaczniemy ogólnie od Gdańska. Niestety. Wszystko od nowa. Ile Gdańsk jest, tu trzeba. Nie, tu nic nie trzeba edytować, czyli muszę od Gdyni. Dobra. Trzeba wszystko od nowa, wszystko, dosłownie wszystko. Niestety. Z dzień 263, okej. Okay. Trzy dwa dziewięć pięć to jest Gdynia. A nie, co to jest? A to jest Toruń, dobra. 3 2 9 5 to jest. Co? A nie. Siema. I co tam, dur? Nic, naprawiłem. O, nice. WP, dobry play. Tylko mam jeden błąd, który mi ciągle wyskakuje, ale nie crashuje mi gry, nic mi nie robi, nie wiem, nie znam jego źródła problemu i musiałem napisać na pewnej grupce dla moderów. Nie mam bladego pojęcia, skąd ten error się bierze. Dobra, co tu mam zrobić? 1, 3, 3, 2, 3.
279. Co to jest za plik? Jest w ogóle taki state? Provinces 26. Gdzie to jest? A tutaj. Ale to wywalone. Jeden, trzy, trzy. No. Na Jitsi w tej rozmowie wczoraj, że możesz wejść, bo Radek już jest online. A, teraz dobra, okej. Dziwię się, że nie spałeś? Czy myślą, że wstałeś? Nie obchodzi ich to, bo to jest kurde, wiesz. Normalka, natomiast ten, mam się skontaktować z kolesiem, który będzie mnie uczył, jak się obsługuje stronę i edytuje. Kolek. W chuj. Czy powiedziałem słowo kurwa? Chyba nie. Grałem. No, wygrałeś. Gdzie on? Są dwa state'y połączone tak naprawdę, więc to muszę zwiększyć ludność. Nazywa balans, którego nie ma wcale. Okej, przejdzie. Dobra, teraz Poznań. Jeszcze dwa i według mapy to jest 9439. Tak na ścisłości to forma victory pointsów to są ile punktów się zdobywa za zajęcie miasta. Od 20 zaczyna się kropka i do 15 jest ta zwykła i to już wedle waszego życzenia balansu. Ja przy tych mniejszych miastach, które nie mają w ogóle znaczka, w sensie mam takie ten, to daję zazwyczaj 5 czy coś takiego. Tu jest już trochę miasto, więc tu dam 10. No, ta infrastruktura to 6 musi być. Dobra, state zrobiony, teraz możemy lecieć do kolejnego. 98. Płock jest w złym state, a ten zaraz naprawimy. Nie no, jest dobrym. Co jest? Dziwnie. Nie
trzeba będzie przesunąć, to nie będzie problem. Tutaj 20. Tu jakieś budynki. Ja tu powinienem dodać jakąś. Szczerze mówiąc, to. Tu jakieś miasta chyba. Tak, to był Ciechanów, to było w stajcie. Dzień 2,90. Ciechanów to będzie skromna trójeczka. No dobra. Teraz Łódź. Łódź oczywiście otrzyma 40. Szóstkę, 4. Metropolis. Dziesiątka. Oczywiście będzie 50. 402. To jest tutaj, więc jest ok. 1, 2, 5, 6, 2. To na Łomianki, moje rodzinne miasto, na obecną chwilę. Skromnie. Okej, tu wszystko jest git. Dobra, jakieś budynki trzeba dać. Biorąc pod uwagę cały region Mazowsza, że ludność Mazowsza. No, tu nic nie ma. Dobra, wklepiamy 4 miliony, co tam. W innych już nie będziemy tak lecieć. A tutaj oczywiście 8, tutaj 7. Boże, 90. A, jeszcze muszę przecież. Tak. Resursy, zapomniałem. Niestety to też jest zmora przekopiowywania tego.
Tak się ten to nazywało. Naprawdę, tu nie będzie żadnego. Boże, serio. Katowice. Tych chyba nie zmieniałem. O, tak, tu jest wszystko dobrze. Kraków już zmieniałem. Aż tu Kraków nie jest zmieniony. Dziesiątka. Siedemnaście, 6552, to gdzie to jest? A, trzeba będzie zmienić jeszcze w lokalizacji te miasta. Dobra, a, to będzie tak, to jest Victory Point ogólny. Plik tak się akurat nazywa, w sensie bez. A, to będzie tak, Przemyśl. Stąd dwa Przemyśle. Jeden jest tutaj, trzeba go wykrzyczeć. A jeden jest tutaj. On jest według state'a, który już nie istnieje. Raczej jest upośledzony. To będzie 1, 3, 3, 1, 4. 1, 3, tak. Tak. Dobra. Dobra, ale to nie jest ten state. A nie, jest, dobrze. Myślałem, że trochę się zmieni. Będzie tak. 1, 3, 3, 15, czy co to było? 3, 14, okej. Damy piątkę. Gdzie ósemka? Gdzie 3? To jest oczywiście Metropolia. 4, 8. Jest git. A teraz Lublin. To jest large town, damy. No, trzeba będzie wklepać dwa miasta. Czy jedno? Jedno, dobra. Lublin to jest to, nie? Będzie 20, tu będzie 15. Zamość 6580. Gdzie skromna szóstka. Tu będzie tak. Damy trójeczkę. Damy szóstkę. A, jeszcze tak. Dobra. W Zamościu bunkier, a to jest 9-2. Tak, to jest 9-2. No boże. Damy tu oczywiście ósemeczkę. Domo, dlaczego? Okej, bierzemy Lublin, kupiłem oczywiście resursy stąd. Jest City, ale ja nie będę działać według tych kryteriów. Trochę zmieniam je. Okej, teraz ten sławny Lwów, który jest nazwany Przemyślem. Nie mam bladego pojęcia czemu. A tu jest chyba wszystko dobrze. Tak, tu jest wszystko dobrze. Czyli tu nie muszę nic zmieniać. Stanisławów muszę zmienić. Tak, muszę zmienić. Też jest abstrakcja tej gry, że to jest nazwane Kraków, no ale to już
jest wina twórców, nie nasza. Zresztą jak większość rzeczy. Dziesiątkę, jedynkę chyba mamy. Mamy. Aha, bo tu jest to jako ten. Okej. Okay. To usuniemy. Mamy wołyń tutaj. Nie mamy. Tylko pytanie dlaczego? A dlaczego tutaj to jest? Nie mam bladego pojęcia. Niesamowita gra to jest. Okej, okay, równe to jest 6557, ale równe według mnie to jest 6435. U mnie jest poprawne, ale mogę się mylić. Jest town, okej, okay, dobra. Brześć, a, to jest tu chyba, mam taką nadzieję, bo mi się nie chce odpalać znowu. Jest, dobra. Ale chyba to pole się zmienia. Albo zostawię tymczasowo. No to jest 3, 3, 9, 5, okej, okay, to jest 25, damy tutaj 30, 30, damy 5, damy city. Nawet pa. Large City, no tu nic nie będzie. Tak, tu nic nie ma. 61, okej. Okay. Dobra, coś pominąłem, to jest tak, Sandomierz, Kowel. Okej, okay, czyli Kowel. To jest na mapie, to jest dwójka, tak, to jest 3, 4, 12, 4, 12, Otwock, Sielce, Tarnów, Tarnów chyba jest, jest, okej, okay. Łeśko, a, bo to będzie inny state, nieważne. To jest Włocławek, Ciechanów, cyk, cyk, tutaj wszystko jest okej. Okay. Muszę mieć jeszcze Augustów, ale coś zaraz się tym zajmie, Baranowicze. Tu jest Nowogrodek, to jest 95. Tu już się coś zmienia, tu są chyba nawet resource. Okej, okay, nie ma czego, Wilno jest takie małe, ale to zaraz też ogarniemy. To będzie metropolia dla nas. 484, o Jezus, czemu to takie dziwnie się nazywa?
wiemy. No i 96 nam zostaje. Dobra, czyli połowa roboty z głowy tak naprawdę. Nie ma 96, wow. No to wszystko jest chyba. Tu nic tu nie trzeba zmieniać. Dobra. Grodno. Grodno jest w ogóle w złym miejscu. Teraz to naprawimy. Wałki, Białystok. Są trzy miasta? Od kiedy? Nie, no dwa. Skopiować. Jakieś resursy. Okej. Dobra, to wszystko chyba. Całą Polskę zrobiliśmy. Wow, no trochę to zajęło, nie powiem. Teraz chyba mogę nawet wyklepać. A mogę teraz zrobić jedną rzecz. Dokładnie wklepać moje pliki z unit stacków specjalnych, które robiłem z 15 godzin. Muszę tylko dwie rzeczy do nich dodać. Zobaczmy sobie to, gdzie to jest. Unit stacks, tak dla bezpieczeństwa, bo nie mam bladego pojęcia, czy to może nie wywalić gry, ale raczej nie. Nawet jeśli, to i tak bym musiał to jakoś tam wklepać, więc... Dobra, powiem tak, masę roboty, jest już prawie 11, więc no, nie wiem, ten film będzie trwać pewnie z 2 godziny, już pewnie trwa z 2 godziny, ale no, takie już jest życie. Jeśli zastanawiacie się, jak właśnie wygląda to modowanie, to tak właśnie ono wygląda, w ten właśnie sposób. Ja siedzę już tutaj zdechnięty. Naprawiam błędy, a rzeczy, które już chcę dodawać, jeszcze zajmują mi jeszcze więcej czasu. Przypuszczałem, że mi wywali, ale najwyraźniej nie. Dobra. Czyli tak będą wyglądać nasze rzeczy, które pododawaliśmy. Ostrowiec. Czemu to się nazywa Ostrowiec? To powinien być Sandomierz. Ale dobra, zaraz to ogarniemy. Pięć, sześć, dwa i to jest Ostrowiec. Według czego ja przepraszam? Dobra, zrobimy to inaczej, bo to widzę, że to jest wina oczywiście naszego kochanego. Muszę to po prostu tu wklepać, bo to nie da rady. Nie pójdzie to inaczej. Niestety.
Dobra, jak widzicie, nasza mapa wygląda dosyć przyzwoicie. Więc mógłbym jakoś to lepiej zrobić z tymi. A to już chuj, może kiedyś to zrobię. Tu wszystko dobrze jest, tu wszystko działa. Pomerelia, o Boże, co tu się wydarzyło i czemu gdy nie jest tak dziwnie? Aro, to się też do naprawienia. Widzę, że wszystko działa. Tu jest Kraków dobrze ustawiony, tu Katowice dobrze wyglądają. Także wszystko było w miarę czytelne. Brześć, Chełm, Równe, Tarnopol. Drohobycz, jest wszystko git, tak jak powinno być. Dobra, czyli to jeszcze... Więc 3, 2, 3. Norma. Na szczęście jest jeden Bydgoszcz, więc tutaj nie powinno być problemu. Jeszcze zostały miasta na wschodzie i tutaj, ale to jest inna bajka. Jeszcze w tych terenach, ale to jest do ogarnięcia. Kwestia czasu. Dobrze, to ja chyba się z wami żegnam. Tyle. Przecież chcę jeszcze zobaczyć error loga, co tu się wydarzyło. Nic szczególnego, tu większość errorów są do szybkiego napadu, szybkiej naprawy. Ale no. Dobrze, że nie ma nic z mapą, oprócz tych dziwnych przystetów, ale to jest dosyć nieistotne. No, to wszystko. Ja chyba się z wami żegnam. To tyle. Więc miłego dnia i mam nadzieję, że naprawiliście i znaleźliście rozwiązanie swoich niektórych problemów związanych z mapą Herca Veron 4, która niestety no, płata figle. Ja się z wami żegnam. Do następnego.